już tyle lat. Tyle lat to się dzieje w miastu. Dzięki lasu to się w miastu. Za moich czasów nie było TikToka, bo było muzyki. Teraz to chuj jest jak nagrywasz vloga, kiedyś było wstyd. Przed ziomalami hejcili mnie wszyscy, jebać te dziwki. Powtarzam słowa te na każdym traku. Rób to co kochasz po grób, aż będą dupy i pole dzieciaku. CTSG nauczył Minecrafta, ja teraz go uczę brata. Oczekiwania nie były za duże, jak ledwie rzucałem to siara. Teraz opada kopara, jak słyszą ten styl nawijania. Może wyświetlenie z garstka, ale kto kuma ten kuma, że charyzma to rozpierdala. Byłem nerdem, grubym, rudym dzieckiem. Nie radziłem se jak było ciężej w głowie, tylko żeby spełnić to marzenie. Co wam zawiniłem leszcze? Opuściłem kokon, teraz wyszedł motyl ze mnie. Najpierw próbowałem nagrywać gierki, potem przeszedłem płynnie na vlogi. Robiłem też ciekawostki, kiedy Idelty jeszcze nie miał gali. Potem z czymś z kolegami, jeden się zabił, postanowiłem nawijać o Kali. I tak mi się toczy z wami, ludźmi co ciągle jebali. To jest niezmienne, bo zawsze komentarz tu będzie i lajki. W dół czy w górę, ja zawsze miałem w to drugie. Zresztą jak każdy poznałem zapach tych podwórek i słabo się czuję. Ile nie zrobię i tak nazwą chujem. Bardzo przepraszam, że chociaż próbuję. Pozdrawiam dobrych, a na tych złych pluję. Tfu. Nie mów co to ciężka praca, koleżko, bo ja bardzo dobrze wiem jak to jest. Zadziwiony kiedy uczy mnie dziecko, jak mam film na YouTube wstawić. Może 20, a już jestem boomerem, mordo. Mam ego top i w chuj wasz popcorn. Oglądajcie sobie sami to show, bo to jedno wielkie zoo. Pozdro.